Hej, witajcie na kanale Mathematics, gdzie ja w każdą środę o 14. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Matematyka w filmie i bierzemy dzisiaj się za film Stand and Deliver, po amerykańsku mówimy, a po polsku wspaniałe tłumaczenie Wszystko albo Nic. Film o nauczycielu z Los Angeles, który jedzie do takiej trudnej szkoły, no i tam zachęca dzieciaków do nauki matematyki, no i osiąga w tym ogromne sukcesy. Zobaczcie, oto fragment filmu, którym się dzisiaj zajmiemy. A negative times a negative equals a positive. A negative times a negative equals a positive. Say it. A negative times a negative equals a positive. Say it. A negative times a negative equals a positive. Again. A negative times a negative equals a positive. A negative times a negative equals a positive. I can't hear you. A negative times a negative equals a positive. Louder. A negative times a negative equals a positive. Louder. A negative times a negative equals a positive. Why? No właśnie, dlaczego właściwie liczba ujemna razy ujemna jest dodatnia? To jest bardzo ważne pytanie, pytanie, które w środowisku akademickim należy zadawać. Jak pokazuje to wtedy ciekawość studencką, taki sceptycyzm wobec tego, co jest wam narzucane. No i wtedy nauczyciel powinien umieć jakoś odpowiedzieć. Dlatego ja dzisiaj z mojego nauczycielskiego punktu widzenia pokażę wam wytłumaczenie tego fenomenu na 5 sposobów, 5 poziomów zrozumienia, czyli od tego najprostszego aż do dowodu matematycznego. Także może dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, ale zostańcie ze mną do samego końca. A teraz już zajmijmy się tymi liczbami ujemnymi, historycznie rzecz biorąc nie tak starymi, gdyż w Europie dopiero od XIII wieku, kiedy to Fibonacci zaczął je używać. Starożytni Grecy patrzyli na liczby jako na ilość, powiedzmy, kamyczków albo na długość tak właściwie, bo oni byli królami geometrii, no i trudno sobie wyobrazić ujemną długość. Więc tak naprawdę pierwsza wzmianka o liczbach ujemnych to w starożytnych Indiach, kiedy zostały to one po prostu określane jako dług. No i dług to jest właśnie pierwsze jakby podejście, którego użyję do wytłumaczenia liczba ujemna razy liczba ujemna właśnie na podstawie długu, albo raczej rachunku, gdyż rachunek, dostajecie rachunki na przykład za telefon, za wodę i tak dalej, no to są jakby takie liczby ujemne, które do was wpływają. To jest tak jakby wasz dług, który musicie spłacić wobec tam jakiejś tam firmy. Więc spójrzmy na to z tej perspektywy. Okej, a zatem mamy dostaję, wypłatę. Jeżeli dostajesz, to jesteś na plus, jeżeli wypłatę, też na plus. Więc to są dwie pozytywne rzeczy dodatnie, więc wtedy jesteś na plus, okej? Jeżeli dostajesz rachunek, no to rachunek jest na minus, a jeżeli go dostajesz, jest na plus, czyli jest jakby plus razy minus, wtedy jesteś ujemny, prawda? Dostałeś rachunek, no to jesteś niezadowolony, jesteś ujemny. Jeżeli wysyłasz wypłatę, też się pozbywasz pieniędzy, więc jesteś wtedy na minusie. No i wreszcie, jeżeli wysyłasz swoje rachunki, na przykład 5 rachunków po 100 zł, jeżeli komuś je odsyłasz, no to masz wtedy przychód, jesteś na plusie. Czyli na przykład wysyłasz 2 rachunki po 300 zł, to już to jest minus 2 razy minus 300. Pozbywanie się rachunków to jest oczywiście dla nas przychód, jest on równoważny z dostawaniem pieniędzy. Minus 2 razy minus 300, dostajemy wtedy 600 zł. I to jest pierwszy sposób wtajemniczenia, zrozumienia mnożenia liczb ujemnych. Teraz sposób numer 2. I tak, kolejny przykład pokażę wam na mojej osi liczb. Rozważmy tutaj iloczyn x razy y, gdzie x to jest liczba kroków, y to ich rozmiar. X, jeżeli jest dodatni, wtedy twarzą w kierunku plusa, a jeżeli jest ujemny, twarzą w kierunku minusa się ustawiamy, a jeżeli y jest dodatni, to wtedy rozmiar kroku jest w przód, a jeżeli jest ujemny, to rozmiar kroku jest do tyłu. Na przykład, dajmy na to 2 razy 3 zapiszmy, ale nie w ten sposób, tylko razem ze znakami. Zatem to jest dodatnie 2 i dodatnie 3. A zatem dodatnie 2 znaczy w kierunku plusa, 2 kroki zrobimy, no i rozmiar kroku jest 3 do przodu. Zatem 1 i 2. Oczywiście 2 razy 3 jest 6. No i wreszcie nasze minus 2 razy minus 3. Już się chyba spodziewacie. Minus w tą stronę. 2 będą 2 kroki.
3 minus, to znaczy do tyłu, no i 3, rozmiar kroku 3, więc 1, 2, no i jak się wszyscy spodziewaliśmy, minus 2 razy minus 3 to 6 dodatnie. Właściwie nie wiem, który z tych dwóch sposobów jest łatwiejszy dla ludzi, powiedzmy starszych, którzy operują pieniędzmi. Może ten z długiem jest prostszy dla młodszych dzieci, może ten jest prostszy, nie wiem, ale wiem, że trzeci sposób jest chyba moim trzecim najbardziej ulubionym. Teraz wymnóżmy wszystkie tutaj te iloczyny. No i teraz zobaczmy, w końcu mamy ujemną razy ujemną. I zobaczcie, jakie mamy wyniki. 3 razy minus 3, minus 9. 2 razy minus 3, minus 6. 1 razy minus 3, minus 3. 0 razy minus 3, 0. Zobaczcie tutaj na ten szablon, na ten trend, albo takie mamy piękne słówko w języku angielskim pattern. Pattern, który taki określa jakby ciąg wydarzeń połączonych jakąś wspólną charakterystyką. Bardzo fajne słówko. Zobaczcie na ten szablon tutaj. Minus 9, minus 6, minus 3, 0. No to chyba naturalne jest wypełnić dalej to zwiększając o 3. A zatem to będzie 3. No i tutaj w końcu nasze minus 2 razy minus 3. To dodaj kolejne 3 i mamy razem 6. Możemy to również przestawić na osi liczb. Zobaczcie. O tam. Będzie to może bardziej tak wizualnie fajnie wyglądać. Zobaczcie, 3 razy minus 3 to było minus 9, tego co prawda nie mam, ale następny mam minus 6, więc tutaj minus 3, następny jest 0, więc cały czas skaczemy w prawą stronę, kolejne będzie trójka, no i szóstka, więc możemy również to w ten sposób wykazać. I oto już 3 metody, jeszcze zostały nam 2, ale potrzebuję więcej miejsca, więc zrobię je na tablecie w domu. Tutaj zabiorę sprzęt, ale skoro już tu jestem, to może już teraz zrobię Wam 67 pompek specjalnie dla Was z okazji 67 odcinka. Oczywiście w szczytnym celu 1000 subskrybentów do 100 odcinka. Zapisujcie się, jedziemy! Udało się. Obiecuję Wam, że kolejne dwie metody będą prostsze niż zrobienie 67 pompek. Do czwartej metody już będziemy musieli użyć takich założeń arytmetycznych. Wszyscy je znacie, na przykład, że 2 razy 3 jest to samo co 3 razy 2, czyli taka przemienność mnożenia. Zapiszmy sobie, że można się później do tego było odnieść, czyli mamy A razy B, to jest to samo co B razy A. No i również taki element absorbujący, czyli cokolwiek pomnożymy przez 0 jest 0, albo cokolwiek pomnożymy przez 1, to jest to 1, to jest to ta liczba, jest to tak zwany element neutralny mnożenia. No i jeszcze mamy coś w takim stylu, że a plus minus a równa się 0, a zatem liczby przeciwne dodawają się do 0. No i tutaj taki a razy b plus c w nawiasie, to się równa ab plus ac, czyli jest to rozdzielność dodawania. No i teraz na tych zasadach, na tych naszych założeniach możemy w końcu zaatakować nasz problem. Ile tak naprawdę jest minus 2 razy minus 3? Ile to się równa? Może nazwiemy to jakiś tam x. No i teraz zobaczcie, na przykład założenie minus 2 razy 0, to wychodzi z drugiego założenia, to jest oczywiście 0. No i teraz to 0 będzie można napisać w taki ciekawy sposób. Zobaczcie, na przykład 3 plus minus 3, zgadzacie się? To jest oczywiście to założenie trzecie, dodawanie liczb przeciwnych. No i teraz założenie ostatnie, to rozdzielność dodawania, czyli tą minus dwójkę można teraz spokojnie tutaj wymnożyć do nawiasu, czyli byśmy mieli minus 2 razy dodatnie 3 oraz plus minus 2 razy minus 3. No i to się dalej powinno równać 0. No i teraz ile jest minus 2 razy 3? To powinno być jakbyś udowodnione wcześniej, no ale już się chyba zgadzamy, że jest to minus 6.
A czymże jest to? Minus 2 razy minus 3. Wygląda to znajomo? Oczywiście. To jest nasze początkowe zapytanie. Tutaj przyjmijmy to, że jest to jakiś tam x. I to się powinno równać 0. No i teraz pytanie tylko, co trzeba dodać do minus 6, żeby wyszło 0? Prawda? Możemy jeszcze przestawić jakby to, czyli używając przemienności dodawania, no ale widać tutaj, że x jest tym elementem takim, jest liczbą przeciwną do minus 6, a zatem musi to być 6. Więc x musi się równać 6, czyli to jest właśnie nasze minus 2 razy minus 3. Ok, proste? Mam nadzieję, że Wam się to podobało. I teraz jakie są pytania? Mam nadzieję, że ktoś zadaje pytanie, ok. Fajnie, że to działa dla minus 2 i minus 3, ale czy to też działa dla minus 2 i minus 4 i tak dalej. To są właśnie bardzo dobre pytania, więc generalnie rzecz biorąc, można by zapisać, że minus a razy minus b można by to rozdzielić jako minus 1 razy a razy minus 1 razy b. No i teraz można używać przemienności mnożenia, czyli zapisać to jako minus 1 razy minus 1 razy a razy b. No i teraz sami zauważcie, że te a i b jest jakby tak osobno, tak naprawdę wszystko rozchodzi się o to, ile jest tak naprawdę minus 1 razy minus 1. No i żeby to zapisać, to wykazać, możemy używać tego argumentu, który pokazałem przed chwilą. Tylko, że ja nigdy nie używam jedynek na samym początku, bo jest tych jedynek za dużo i studenci się gubią, która jedynka, która minus jedynka. Jak używam minus 2 i minus 3, to wszystko wiadomo, gdzie co poszło i wtedy łatwiej jest na tym nadążyć. Więc oczywiście używając tego samego argumentu, jak w poprzednio, wyszłoby to i równe 1. Ok, ale minus 1 razy minus 1 jest równe 1, ale może rozważmy przypadek, gdy to jest wcale nie równa się 1. Być może coś z tego wyjdzie ciekawego. Minus 1 razy minus 1 nie równa się 1. Rozważmy taki przypadek. Na przykład, co by to mogło być? Na przykład minus 1 razy minus 1, niech to się równa co 8, 6, minus 15, 0. Czasami niektórzy myślą, że minus 1 razy minus 1 to jest równe minus 1. No i co by wtedy było? Przyjmijmy, że na przykład w naszym rozdzieleniu dodawania względem mnożenia, czyli a razy b plus c, czyli ab plus ac, niech a równa się c, niech to będą minus jedynki, a b niech to będzie jedynka. Można sobie takie coś, takie liczby przyjąć. Co wtedy się będzie działo? Otóż a jest minus jedynką, więc mielibyśmy minus 1 razy, otwórzmy sobie tutaj nawias kwadratowy, 1 plus minus 1, zamknijmy nawias i to by się równało wtedy minus 1 razy 1 plus minus 1 razy minus 1. Ok, i teraz co my tu mamy? W tym nawiasie mamy oczywiście dodawanie liczb przeciwnych, a w tym mnożenie przez tak zwany element neutralny, czyli to by wychodziło, że to jest minus 1 razy 0 i to się równa minus 1 plus minus 1 razy minus 1. Ok, no ale czymże jest to minus 1 razy minus 1 tutaj? No, żeśmy przyjęli przed chwilą, że niech to będzie równe minus 1. Co by się wtedy działo? No, mielibyśmy minus 1 razy 0 byłoby równe minus 1 minus 1. A zatem lewa strona wychodzi jako 0, a prawa strona wychodzi jako minus 2 i osiągamy sprzeczność. A zatem nasze początkowe założenie było złe. To tyle, jeżeli chodzi o tę czwartą metodę, ale jak sami widzicie, to jeszcze nie był dowód tak naprawdę. Według mnie to jeszcze nie był dowód. Według mnie dowód prawdziwy musiałby wyglądać trochę bardziej rygorystycznie, ale mimo wszystko jestem pewien, że wszyscy jesteście w stanie na tym nadążyć, więc zdefiniujmy sobie liczby a, b
oraz x, które będą liczbami rzeczywistymi. I niech x będzie zdefiniowane jako ab plus minus ab plus minus a i minus b. No ok. Teraz, co można z tym zrobić? Otóż, jeżeli wyciągniemy przed nawias minus a tutaj z tego komponentu, wtedy nasze x będzie się równało ab plus minus a i co będzie w środku? B plus minus b. Zgadza się? A zatem a będzie, x będzie równe ab plus minus a. No i to jest oczywiście dodawanie liczb przeciwnych, to jest 0, a zatem x będzie się równało ab plus 0, a zatem ab. Ok, to sobie zapamiętamy. Wróćmy tutaj do naszej początkowej linijki i z tych dwóch komponentów wyciągniemy przed nawias b tym razem. A zatem będzie wtedy x równa się b razy w nawiasie kwadratowym a plus minus a. Zamknij nawias, no i jeszcze tu jest minus a razy minus b. Wyciąganie przed nawias to jest oczywiście to samo, co rozdzielność dodawania względem mnożenia, tylko po prostu jakby czytana od tyłu, prawda? Z prawa do lewa. A zatem to jest bardzo jakby normalne działanie, można je spokojnie tutaj wykonać. No i zobaczcie, co się dzieje tutaj w tym nawiasie kwadratowym. To jest oczywiście dodawanie liczb przeciwnych ponownie, a zatem jest to 0. Zapiszmy może w nawiasie kwadratowym, no i dodać minus a i minus b. A jak wiemy, b razy 0, czyli ten taki element absorbujący, to jest 0, zatem x równa się minus a razy minus b. No ale my przecież widzieliśmy wcześniej ten sam rezultat dla x-a, a zatem jest to tak zwana, czy używając tak zwanej relacji przechodniej, jeżeli x równa się ab i x równa się a minus b, wtedy ab równa się minus a razy minus b. I to ja już bym uznał jako ostateczny dowód na to, że iloczyn dwóch liczb ujemnych jest dodatni. Wydaje mi się, że wszyscy na tym nadążyliście tutaj, no i nie było aż tak źle, ok? W filmie Wszystko albo Nic nie jest wyjaśnione, dlaczego liczba ujemna razy ujemna jest dodatnia, ale jest mnóstwo różnych innych smaczków matematycznych, no i przede wszystkim smaczek filmowy, gdyż historia tego nauczyciela, Jamie Escalante, to jest prawdziwa historia właśnie nauczyciela, który we wschodniej części Los Angeles uczy właśnie taką trudną młodzież i uczy ich do wysokiego poziomu, aż do analizy matematycznej, którą później zdają na takim egzaminie, no i osiągnęli tak dobre wyniki, że zostali posądzeni o oszustwo, o ściąganie, no i musieli wziąć ten test jeszcze raz i wszyscy zdali, podobne mieli wyniki, no i wtedy już musieli je uznać. A film jest na tyle ważny, że został włączony do Biblioteki Kongresu w Stanach Zjednoczonych jako właśnie jeden z takich najważniejszych filmów w historii kinematografii. Także zachęcam Was, Wszystko albo Nic, rok 88, a ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.